Siemaneczko, z tej strony Miki, a dzisiaj sobie gramy Farminga razem z Brączkiem. Witam bardzo serdecznie. Jest to ostatni odcinek już właśnie na Fendach, na mapie Bergmoor. W opisie znajdziecie wszelkie mody oraz save'a właśnie tutaj tego mojego. A co będzie w zamian tej serii, jakie maszyny, jakie mody, to po prostu oglądaliście ten odcinek do końca. A ja chciałem jeszcze na początku zaprosić do nowej grupy na Facebooku, link w opisie. To możecie tam stawiać jakieś fotki z LS-a, do tego jakieś swoje kanały. No takie tam duperele, będzie można też ze mną tam pograć czasem. Więc no, tam na Facebooku pograć. Dokładnie, na przykład w Go Fishing, tak? Więc tam polecam, wbijajcie. A my sobie dzisiaj, że tak powiem, zakończymy ten sezon właśnie kopaniem ziemniaków, bo u mnie tego w ogóle na kanale praktycznie nie było. Ja do tego wsiadam, bo jest nowszy, a Brączek będzie dzisiaj jeździł starym gruchotem. Kurwa, ty chuju. Jedziemy na to pole ziemniaczków, to wiadomo, tu jest to najbliżej. Tutaj nie wiem, czy to się zmieszcza z tą maszyną. Może ledwo odpalił. Przyszedłem? Nie. To jest najważniejsze. I będziemy sobie kopać ziemniaczki. Najważniejsze, że nie posiadłem. Oj tam. To dwurzędowe jest, nie? Tak, tylko poczekaj, jak to? To idzie za ciągnikiem, czy... Mam nadzieję, że miałeś kamerę w środku. Tak. To idzie za ciągnikiem. Za? To poczekaj chwilę, muszę cofnąć. Nie pamiętasz, jak kopać tym u mnie? Już pamiętam. Ja myślałem, że ten fet ma dwa tłumiki, on ma ten filtr. Stój, bo nie kopię, bo nie opuściłem. Kurwa, znak się przeludził. No, Boże. Dobra, ogólnie tu zaraz podjadę z fendem z przyczepami, ale sobie najpierw przejedziemy tutaj. Albo Brączek, możesz ty podjechać. No kurwa, zobacz, nie wykorzystuję chuj jebany. Ty, podjeźdź, bo mam 30% już. Ale akurat na dwa kółka starczy, będziemy się wysypywać, bo tak to... Nie starczy ci na dwa kółka? Znaczy, no na jedno kółko. Tak mi się wydaje, że może starczy. Nie starczy. Dlaczego? Założę się, że nie starczy. No dobra, 51 mam, 52. Weź tam jeden rządek przeskawałek. Co? Weź jeden rządek tam przeskawałek. No właśnie wjechałem na środek, to na pewno biorę. Może trochę chciałem będzie... Chciałem się postawić. No jakoś na poprzeczniaku tak, żeby nam wygodnie nawracać i wysypywać się, nie? To postawię tak, żeby nie było wygodnie. A masz... Dobra. Starczy ci? Nie? Oj tam. Mówiłem, że nie będzie starczać. Będzie starczać, 9,5 tony zbiornik to tam. A ja to się chyba nie powinien tak szybko jeździć, nie? Chyba nie w sumie, no ale tak to, żeby nam to pole trochę szybko. No może nie, no bo to pole moment pójdzie. To tak, 10 na godzinę? Dobra, 10 na godzinę będę jeździł. Dobra. No, myślałem, że to w sumie starczy, żeby objechać dookoła. A to dupa. No przepraszam bardzo, pytałem się, starczy? Jo, starczy na spokojnie na tym polu. O ty skurwy, się tu zobaczymy. A co, może nie? Chciałeś na jedno kosić, to masz. Kosić? No. Chciałeś bez gumy, to masz. Adam? Nie, no to coś dobrze to będzie chyba nam szło. No, sprawnie powinno pójść. No ogólnie, co do nowej serii, nowa seria będzie na nowej mapie, na nowych maszynach, z nową marką. Już jakieś tam fotki na fejsie właśnie mogły się pojawić z tego, bo tam już powoli kompletuję mody. I tam będzie fajnie moim zdaniem, mapka jest dosyć ogarnięta. A możesz sypać na drugą? Ach, no nie, i tak się nie zmieszczę. Bo muszę poczekać. Nie widzisz, co zrobiłem? Ale... Nieważne, mam kamerę z tego, bo podjechałem trochę za blisko. A teraz za daleko, no nie wierzę. A pierdolę. O dobra, to ja trafiłem. No to mów, kontynuuj, co mówisz. I tam właśnie będzie taki też klimacik zagraniczny. Więc no, po prostu zapraszam, bo powinno tam być naprawdę ciekawie ogólnie. Będzie bardzo ciekawie na pewno, już tak. Nie mogę się doczekać. Oczywiście będzie mi na pewno towarzyszył Brączek, o ile będzie zechciał ze mną grać. Oraz koposzki pewnie od czasu do czasu biją. Nie, więc, nie biją, tylko ja będę. Więc jestem będzie samolubny. Tylko Brączek. Jestem samolubny i tylko ja będę. Dokładnie. Więc zapowiada się to wszystko ciekawie. Też tak. Nie, bo ja nie pamiętam, jaką ty mapę w końcu wziąłeś. A słuchaj. Ciekawą dosyć. Do tego właśnie, jeżeli ktoś ogląda nasze odcinki i wie, że Brączek robi mapę, to właśnie u niego na kanale, link w opisie, tam wszystko macie jak zwykle, możecie wbić i zobaczyć pierwsze, że tak powiem, przeszedłem. Pierwsze właśnie, że tak powiem, testy z gry, jak to wszystko wygląda, prezentuje się, tam trochę o niej rozmawialiśmy. Więc tam wbijajcie i
czekajcie na więcej informacji po prostu. Tak, ogólnie wszystkie teraz informacje co do nowych rzeczy, jeżeli będziemy chcieli was poinformować, to po prostu będziemy dawać na tym, na tej nowej grupie. No, tam też właśnie grupa informacyjna i tak dalej, będzie można wszystko się tam dowiedzieć. Dosyć spoko będzie to wszystko, mam nadzieję. Ja moim zdaniem fajne rozwiązanie, żeby poinformować widzów wszystkich o tym, co się dzieje, nie? No, mi tak na przykład też to z tego względu, na przykład chcemy nagrać, załóżmy, nie wiem, GTA, nie ma kogoś do GTA, on napisze na grupie, że za 5 minut, tam za 10 nagrywamy GTA, kto będzie miał ochotę i chęć, no to sobie na przykład wbije i zagra z nami, tak? No, dokładnie. Więc to też będzie nawet dosyć spoko. No, z FS-em gorzej, no. No, ogólnie zauważyłem, że niepotrzebnie się rozkładałem, tutaj i tak trzeba chwilę się rozkładać, więc... No, ja nie składam się. Ogólnie, no, z FS-em to może być problem, żeby z nami zagrać, no bo, no, niestety, no, nie ma czasu, tak? Nie ma czasu, nie ukrywajmy się, no, po prostu, no. To jest farming. FS to jest tak, że wchodzimy, nagrywamy i dzięki, cześć. Dokładnie, więc my tak nie gramy w wolnej chwili FS-a, naprawdę. Poza tym, zanim byśmy wam wysłali mod, no jeżeli jeszcze to były oryginalne, no to wtedy spoko, nie? No, ale do tego trzeba by było mieć internet dobry, no. Akurat Brączek to ma, to nie masz narzekać, ale tak jak w moim przypadku na przykład, no to maksymalnie 4 osoby, załóżmy, no to nie wiem, czy to się opłaca, tak? No. A tak jak już większy MP robić, tak fajnie na 6-7 osób, nie? No dokładnie, żeby ktoś tam zawsze wbił i jakaś grubsza akcja, nie? No ale to... Może kiedyś będę miał jakieś MT. Albo dedyka kiedyś będziemy mieli, nie? No dedyka w sumie można było kiedyś kupić, tylko jakoś w sumie czy nam potrzebny aż tak dedyk jest. No z jednej strony, no, nagrywamy... Dedyk to jedynie by był potrzebny do gry, a nie do nagrywania, bo... No właśnie. Bo na dedyka wgrywasz mody... No, wgrywasz mody, że tak, że wgrywasz po prostu mody na dedyk. Ja wiem. A tak jak my zmieniamy sobie mody, no nie ukrywajmy się, bardzo często. Szczególnie to, ja. No szczególnie Brączek, no to by tak trochę nie miało też, no nie ukrywajmy, sensu. Bo kopię sobie z kamery trochę z zewnątrz, bo cały czas jakoś w środku mi się fajnie jeździ. Ogólnie Miki nie jeźdź to teraz z tym pasem co ja, bo ja już to nie dojechałem do końca, tylko do połowy. No to ja pojadę i tą połowę wezmę. A nie, dobra, bo tam zanim się wysypiesz, to nie, to pojadę tutaj. Nie, ogólnie te kombajnie do ziemniaków chyba są najlepsze, powiem ci, do farminga 15. Dobre są. Są dobre. No, bo są takie fajne, jedynie są ten zbiornik, mają mały, no ale one właśnie są chyba bardziej do tego, żeby z boku jechać, nie? Przy nich. No, zbiornik można było powiększyć, nie? No tak, w ogóle źle jadę, bo te koła powinny iść po tamtej drugiej stronie, ale nieważne. Idealnie? No patrz, idealnie. Nie wzięło ci? Nie, dostały dwa krzaczki. Ile masz procentach w ogóle? Zero. A no, pierwsza pełna? Pierwsza pełna, tak. Czekaj, właśnie przepuść. Już. Jaś. Przepuśćmy, tylko ja tu wjadę w ten rządek jeden tu. Dobra, wiesz co, może... Przestawimy zaraz trochę te przyczepy, co? Znaczy, zaraz będzie trzeba ogólnie zawieść. To ja może ten, dopełnimy tą i ja skoczę zawieść. A gdzie w ogóle jadzie zawieść? Tutaj na farmę, no, do silosu. A masz silosa ziemniaki? No, pod wiatką. Dobrze. Także nic nie umie podjechać po przyczepę. O Jezu, no jak najbardziej przy burcie, nie? Wiem, widzę właśnie. Wtedy to tam idzie. Ciężko złapać czasami. Sponio. Ten jak poszedł. Kto? Brączek. Nie patrzałeś. Nie wiem. Dobra. Nie, fajnie to idzie, tylko panie, naprawdę. Jest dosyć sprawnie, powiem ci. Na dwa to idzie. Bo chciałem na jeden właśnie, żeby na przykład Brączek jeździł koło mnie, ale to by nie było tak spoko. Ja musiała być jakaś tandemka do tego. No, teraz do torpaku, wiesz co byłaby, ale nie wziąłem do torpaka. Ona bardzo mała trochę. Nie, no tam 12 ton wejdzie na nią chyba, no to tam, wiesz, trochę by było, nie? W sumie. Bo co większe. 12 ton to trochę jest. Właśnie... Te ile mają? Też 12. Też 12 mają, no. No, co to jest? Zaraz pełne są. No. Ogólnie nie masz więcej pełnych ziemniaków. Nie, tylko to jedno. Trochę szkoda. Sobie te mijaki właśnie poprawiam teraz i bo mi tak nie dojadę tym kolejnym rządkiem, to sobie przejadę. Potem wiesz co, szkoda, ale akurat nam zajdzie z tym tak 20 minut, myślę, więc wiesz, więcej nie potrzeba, nie? A fajnie, że ta kopaczka ma skręcane osie, znaczy skrętną oś całą, nie? Łatwo wtedy fajnie nawrócić można sobie, bez problemów większych. Zarąbiste to jest. Fajna animacja ogólnie ma. Znaczy animacja, nie ma animacji, ale ma... No spoko podawanie tych ziemniaków na taśmie i... No. I ogólnie animacji wciągania nie ma żadnych ziemniaków. Ale tutaj... A tam jest taka ziemia, wiesz? To w sumie tak... Znaczy no wiesz, dobrze wygląda dosyć. Dokładnie. Ja to tam... Pod spodem to tam też jakoś tak super niepotrzebne.
Nie, fajna, fajna, naprawdę. Moim zdaniem jedna właśnie z najlepszych. Bo więcej nie ma tak naprawdę. No nie ma, są jedynie takie te duże jak oryginalne, ale to mi się jakoś A, ona z nie rozciąganym przypada. kaderem. O boż. Jak u Adama. No i spok. Adam ma Dobra. najlepsze mody na świecie, ludzie. Ja pojadę, wysyp się, a ja polecę to. To dużo nie wsypiesz. Ogólnie naprawiliśmy kamerę wszędzie dzięki wam, bo poleciliście nam, że wystarczy kliknąć del i proszę bardzo, wszystko ładnie działa i... Poprawka delayed. Delay, del, no, no, jak tam kto woli. Sypie stałe? No nie. A może? No, 9%. No, więc dziękuję naprawdę, bo przydało to się, wszystko działa poprawnie jak należy. Można sobie w kabinie w końcu pojeździć, nie buguje się nic. Więc dziękuję bardzo. No, bo masakra to była. No, naprawdę. A fan naprawdę fajny. Fan fajny, jo, jo, to się tylko... O, pod górkę powiem ci, jak pod górkę wymięk. W sumie 24 tony ziemniaków to... Aha, ten fent ile ma? To masz tego największego? Tak. 240 koń. Panie. No Boże, nie mów, że teraz... A, dobra, udało mi się, bo chciałem w belki walnąć, a tu jest ten silo za ziemniaki. Daliśmy w radę. W sumie najważniejsze prace na tej mapie zrobiłeś, nie? No, nie było sianokosów jedynie, ale sianokosy ogólnie u mnie dużo sianokosów chyba jako taka na kanale jest, mi się wydaje i... No sianokosy to jest taka praca, że często się ją robi, nie? No, częściej niż żniwa na pewno. No, żniwa to ostatnio mało, nie chcę. Właśnie u mnie tego musimy żniwa, muszę cofnąć nierealnie, wybaczcie. Bo nie będę cofnąć nierealnie, podjadę inaczej. Bo belknia postawiona i mi ciężko tam nawrócić jest. A mówisz, że żniwa co? Ale mówię u mnie teraz właśnie na tej nowej mapie zaczynamy od żniw, więc... coś tam się pojawi ze żniw. No, żniwa fajna sprawa. Jak się ma fajne maszyny, nie? No kurde, nie chce mi się odczepiać przyczepy. Oj. Chciałem jeszcze raz wjechać, aż mam stówę. To weź moim najwyżej do kobiet, już jadę. No to poczekam. To się wymienimy sprzętami akurat, dawaj. No pojeździ trochę tym starym grochotem. No i fajny jest też, co ty chcesz. Nie, ten twój jest lepszy. No nowszy, no. O, ale poszedłem teraz z górki. Ja tak samo poszedłem. Ale nie z górki. Nie wiem, tutaj postawię nam i tyle, nie? No. Co? Kurwa, ty jesteś zajebisty. Nie? Specjalnie pojechałem, żeby podjechał mi specjalnie pod rurę, nie. Pojechał sobie gdzie indziej. Dobra, Boże. Będzie wygodnie, bo na tym poprzeczniaku to już było ciężko. Ale w panik dostaję, ty. No. Ten fent z tą kopaczką. Troszeczkę. No, w panik dostaję, serio. Znaczy fajnie go tak słychać, jak dostaję. O, jakiego mijaka ładnego zrobiłem, normalnie Bella. Bella, fantastico, nie? Jak to... Ostatnio ktoś mnie nazwał Gigi Amoroso. Byłem pierwszy, no powiedziałem! No to był ten. Stasiu. Znaczy Stasiu, nie wiem czy on się nazywa Stasiu. Stasiu? Nizmo. A. Ale tam na jednym fejsie ma Staś. Stas. A ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem czy to prawdziwa nazwa czy nie. Jak wygląda to niech powie. Dobra, sobie wezmę jeden rządek, bo widzę, że nie jadę do końca. To jest zbierdalasz, no. Co? 10 na godzinę miało być, a nie 14. Pojadę jednym rządkiem, jakbyś. Dobra, walić to. Jaś. Żeby tylko dużo nie gubiło z tyłu i będzie dobrze. Ziemniaki, jak może gubić ziemniaki? No jak nie gubi? Dziurawy zbiornik czy co? No. Mocno się lepiej, bo jadę się wsypać. Tylko rurą mnie nie pierdzielni. No kurwa, na chuj do mnie. Ty, czemu mi sypiesz? No ty, posrało cię? Jaki typ? Dzięki, Brączek, nie? Do mnie też wsypałeś, więc nie gadaj. Tak, tak, no. Ile? 2 kilo, a ty mi pół tony. Nie kłam. No. Jeszcze słowo. A będzie uzdrowiona dusza twoja. Wezmę sobie trochę dwa rządki, trochę mniej, że może dojadę do końca. Nie dojedziesz. Dojadę, bo tu jeden rządek potem się zmienia, także spokojnie, dam radę. Nie dojedziesz. Ogólnie tak ładna wydajność tych ziemniaków jest, nie? No kurde, ziemniaków zawsze jest duża wydajność. Tak samo jak buraków. Patrz, idealnie... Nie, idealnie. Ty byłeś zmieściło ci się? Co? Zmieściło ci się czy nie? Nie, dostało tam kilka krzaczków. A tam przyjdzie jakiś żółto, to wykopię sobie ziemniaków. Jo, na przyczepę nie sypię, ale to nie przeszkadza, bo i tak to łapie, więc... Ale nierealnie, Niki, ja pierdzielę. Poczułem się trochę jak Adam, wiesz? Przepraszam, o, już teraz na przyczepę łapię. Ale tu już śladów porobiłem na tym zakręcie, na tym zawrocie. No słuchaj, no. Tutaj tak samo. To fajnie wygląda. No, to na polu fajnie wygląda. Na przykład... No, na polu, no. No a gdzie indziej one mogą być? Dobra, cicho. Możesz tu nie wjeżdżać, bo ja tu jadę. No i? Co, masz jakieś specjalne przywileje, kolego?
No jeszcze bym chciał ze zbiornika walnąć. Jak? Kubaniutki, no tak, żeś się nadał jak czołgiem. Przecież się no. Drugą stroną stałeś. No, no. To był ja... zamach na mojego Grimma. Grimmuś, kokerlinguś ogólnie tutaj tak na gołego wołają. Jakby ktoś chciał gołego naprawdę jebitnie wkurzyć, to może się na niego mówić Grimmuś, kokerlinguś. Czemu Grimmuś? No bo przecież on Grimma sobie kupił, nie? Czemu kokerlinguś? No bo kokerlinga ma. A. No tak, mogłem się domyślić, taki ja głupi jestem. Bo kiedyś byli na wycieczce i coś on chyba był śpiący i coś tak... Cały czas do niego chłopaki Grimmuś, kokerlinguś. I on tak fajnie, tak takiego dzióbka, tak Grimmuś i tak go targali za tym. Napisz. Nie no, śmieję się, ale coś takiego nie było. To co, na ciebie byłaś Ferguson? Fergusonik? Nie wiem, słuchaj. A na Adama jak mamy byłaś? Mazda. Muzi. Kali. Na Bolka Polówka. Kali. Pierwsza pełna? Czy druga? Nie. No tak, to... pełna, no. Pełna, tak, Miku, dobrze mówisz, no. No, a jak miałem powiedzieć? No kurwa, nie zasypana nawet do połowy, ty się pytasz, czy pełna. Ale pytałem o drugą. To druga też tam. Nawet do połowy nie zasypana. No i? Tak, widać, jak Miki się zna na sprawach takich właśnie. Tak. Już by jechał zawieść. A jak? Wincy przyszedł, to Wincy sam się odpatrzy i barzy zazdrości. Nie bardziej czasem, nie barzy. No tak, jest taki typek jeden, co podstawia na pole 6 przyczep i po jednym zbiorniku przyczepy ściąga, żeby było widać, że więcej mu sypie. No jak Boga kocham, jo, jest taki jeden. Nie będę tu przytaczał, bo to nie temat na to. Ale... Raczej nie ogląda. Co? Raczej nie ogląda. No nie, ale po co kusić? Los. Jo. Już tyle razy powiedziałem, kiedy na Let's Playach i tyle razy potem się dowiedziałem przy stole wigilijnym na przykład, że... Pójdzie w szkole? Co? W szkole? No nie, w szkole to nie ten... Tak ogólnie mówię. Ktoś u ciebie w rodzinie ogląda? Jo. Kto? Nie wiem, ale ktoś na pewno. Nie, mama ostatnio oglądała. Let's Playe? No, jedynie. Kurde. Ale chyba byliśmy grzeczni na tym jednym. Który? Nie wiem. No to ciężko, znaczy ostatnio w ogóle im przeklinamy, zobacz. Klinamy się starym. No, a niekiedy trzeba. Dobra, zjedziemy na farmę. Dobra, zjeżdżam. Ten znak, przyjechałem po tym znaku, Boże, bo już płacił za niego. Kurwa. Przyjedzie komunalka z ISIS, zobaczysz. ISIS. No a jak? Nie. Musimy przez silo zjechać, bo tutaj to nie pojedziemy. Czemu? No bo się nie złamie, powiedziałeś. O Boże, w silosie kiszonka. Dobra. Nie będę wrócił kiszonki kołami. Zamałeś się? Tak. Pipa. Po prostu nie umiesz się naddać. No i? Dobra. To było w sumie na tyle, nie? Nie no, jeszcze przyjadę się wysypać. Czy ty przyjedziesz? Ja zjadę. Dobra. Zjadź, ja tu pokażę. Myślisz, że mogę włączyć koguty? Nie! Nie włączaj kogutów. Ale u mnie działają. Ale nie u mnie. Tutaj macie jakieś maszyny, to tam coś schowane jest. No, taki safe w sumie tutaj zostawiony, tak jak go skończyliśmy. Tutaj jakieś tam, o, to wam pokażę, bo tu łąki sobie zrobiliśmy, jak potrzebowałem siana, to gdzieś tutaj, o, zasięliśmy to łąkami, wszystko. W sumie tyle, no tam safe, jak ktoś będzie chciał, to sobie pobierze, ale to tak mówię. To w sumie szczególnego nic nie ma. Co? Walnąłeś belki? No, to ludzie, Brączek wam roboty dał trochę, bo belki będziecie musieli jeszcze ustawić. Sorry, ludzie. O, spoko, chyba ci wybaczę. Mam mały problem, nie mogę wysypać drugiej przyczepy. Dlaczego? Bo nie łapię. A, to ja wysypię. Tobie łapię? Co? Łapię ci? Nie, tylko ja podjadę lepiej. Ładniej. Się nadajesz. No, zobacz, jak ładnie te ziemniaczki się tu usypały. Czemu te belki przewróciłeś? Kurde, przez siebie walnąłem w ścianę. Źle podjechałeś. Dobrze. Nawet do przodu jeszcze. Stój. O Boże. Pierdol. Dobrze. Jo, dobrze. Co ty, Miki, robisz, powiedz mi? No bo mnie zdekoncentrowałeś, więc takim oto optymistycznym akcentem Miki nie umie cofać z nami przepami. Cześć. Na razie.